i jego wojsko. Jako codzienną ofiarę składał występek i prawdę rzucił na ziemię, działał zaś skutecznie. 13. I usłyszałem, że gdy jeden ze świętych mówił, a drugi święty zapytał tego, który mówił, jak długo potrwa widzenie, wieczna ofiara, zgubna nieprawość, przybytek i podeptane zastępy? 14. On zaś powiedział do niego, jeszcze przez 2300 wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa. 15. Gdy ja, Daniel, oglądałem widzenie i roztrząsałem jego znaczenie, oto stanął przede mną ktoś o wyglądzie mężczyzny. 16. I usłyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który wołał tymi słowami, Gabrielu, wyjaśnij mu widzenie. 17. Podszedł więc on do miejsca, gdzie stałem, a gdy przybył, przeraziłem się i padłem na twarz. I powiedział do mnie, wiedz, człowieku, że widzenie odnosi się do czasów ostatecznych. 18. Gdy on ze mną rozmawiał, padłem oszołomiony twarzą ku ziemi, wtedy dotknął mnie, postawił mnie na nogi. 19. I powiedział, oto oznajmię ci, co ma nastąpić przy końcu gniewu, bo widzenie dotyczy końca czasów. 20. Baran, którego widziałeś z dwoma rogami, oznacza królów Medów i Persów. 21. Kozioł zaś króla Jawanu, a wielki róg między jego oczami pierwszego króla. 22. Róg zaś, który uległ złamaniu, i cztery rogi, co wyrosły na jego miejsce, to cztery królestwa, które powstaną z jego narodu, będą jednak pozbawione jego mocy. 23. A przy końcu ich panowania, gdy występni dopełnią swej miary, powstanie król o okrutnym obliczu, zdolny rozumieć rzeczy tajemne. 24. Jego moc będzie potężna, ale nie dzięki własnej sile. Będzie zamierzał rzeczy dziwne i dozna powodzenia w swych poczynaniach, obróci w niwecz potężnych i naród świętych. 25. Przy jego przebiegłości knowanie będzie skuteczne w jego ręku. Stanie się on wyniosłym w sercu i niespodziane zgotuje zagładę wielu. Powstanie przeciw najwyższemu księciu, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony. 26. Widzenie zaś o wieczorach i rankach, jakie opowiedziano tobie, jest prawdziwe. Ty jednak widzenie okryj milczeniem, bo dotyczy ono dni odległych. 27. Wtedy mnie, Daniela, ogarnęła niemoc i chorowałem przez wiele dni. Następnie wstałem i załatwiałem sprawy królewskie, byłem jednak poruszony widzeniem, gdyż nie mogłem go zrozumieć. 1. W pierwszym roku Dariusza z rodu Medów, syna Artakserksesa, sprawującego władzę nad Królestwem Chaldejskim. 2. W roku pierwszym jego panowania, ja, Daniel, dociekałem w pismach liczby lat, które objawił pan prorokowi Jeremiaszowi, że ma się dopełnić 70 lat spustoszenia Jerozolimy. 3. Zwróciłem więc twarz do Pana Boga, oddając się modlitwie i błaganiu w postach, pokucie i popiele. 4. I modliłem się do Pana, Boga mojego, wyznawałem i mówiłem, o Panie, Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań. 5. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się. Odstąpiliśmy od Twoich przykazań. 6. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całego narodu kraju. 7. U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach, jak to jest dziś u nas mieszkańców Judy i Jerozolimy, i całego Izraela, u bliskich i dalekich, we wszystkich krajach, dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką ci okazali. 8. Panie. Wstyd na twarzach u nas, u naszych królów, u naszych przywódców i u naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. 9. Pan, Bóg nasz, zaś jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu. 10. I nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków. 11. Cały Izrael przekroczył Twoje prawo i pobłądził, nie słuchając Twego głosu. Spadło na nas przekleństwo poparte przysięgą, które zostało zapisane w prawie Mojżesza,
sługi Bożego, zgrzeszyliśmy bowiem przeciw Niemu. 12. Spełnił więc swoje słowo, jakie wypowiedział przeciw nami naszym władcom, którzy panowali nad nami, że sprowadzi na nas wielkie nieszczęście, jakiego nie było pod całym niebem, a jakie spadło na Jerozolimę. 13. Tak jak zostało napisane w prawie Mojżesza, przyszło na nas całe to nieszczęście. Nie przebłagaliśmy Pana, Boga naszego, odwracając się od naszych występków i nabywając znajomości Twej prawdy. 14. Czuwał więc Pan nad nieszczęściem i sprowadził je na nas, bo Pan, Bóg nasz, jest sprawiedliwy we wszystkich swych poczynaniach, my zaś nie usłuchaliśmy Jego głosu. 15. A teraz, Panie, Boże nasz, który wyprowadziłeś swój naród z ziemi egipskiej mocną ręką, zyskując sobie imię, jak to jest dziś, zgrzeszyliśmy i popełniliśmy nieprawość. 16. Panie, według Twojego miłosierdzia, niech ustanie Twój zapalczywy gniew nad Twoim miastem, Jerozolimą, nad Twoją świętą górą. Bo z powodu naszych grzechów i przewinień naszych przodków stała się Jerozolima i Twój naród przedmiotem szyderstwa u wszystkich wokół nas. 17. Teraz zaś, Boże nasz, wysłuchaj modlitwy Twojego sługi i jego błagań i rozjaśnij swe oblicze nad świątynią, która leży zniszczona ze względu na Ciebie, Panie. 18. Nakłoń, mój Boże, swego ucha i wysłuchaj. Otwórz swe oczy i zobacz nasze spustoszenie i miasto, nad którym wzywane o Twego imienia. Albowiem zanosimy swe modlitwy do Ciebie, opierając się nie na naszej sprawiedliwości, ale ufni w Twoje wielkie miłosierdzie. 19. Usłysz, Panie. Odpuść, Panie. Panie, miej na uwadze i działaj niezwłocznie, przez wzgląd na siebie samego, mój Boże. Bo Twojego imienia wzywano nad Twym miastem i nad Twym narodem. 20. Gdy jeszcze mówiłem i modliłem się, wyznając grzechy swoje, swojego narodu, Izraela, i składając przed Panem, Bogiem moim, swe błagania za świętą górę mojego Boga. 21. Gdy więc jeszcze wymawiałem słowa modlitwy, mąż Gabriel, którego spostrzegłem przedtem, przybył do mnie lecąc pospiesznie około czasu wieczornej ofiary. 22. Przybył, rozmawiał ze mną i powiedział: Danielu, wyszedłem teraz, by ci dać całkowite zrozumienie. 23. Gdy zacząłeś swe błagalne modlitwy, wypowiedziano słowo, ja zaś przybyłem, by ci je oznajmić. Ty jesteś bowiem mężem umiłowanym. Przeniknij więc słowo i zrozum widzenie. 24. Ustalono 70 tygodni nad Twoim narodem i Twoim świętym miastem, by położyć kres nieprawości, grzech obłożyć pieczęcią i odpokutować występek, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka i namaścić to, co najświętsze. 25. Ty zaś wiedz i rozumiej, od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do władcy pomazańca 7 tygodni i 62 tygodnie, zostaną odbudowane dziedziniec i wał, w czasach jednak pełnych ucisku. 26. A po 62 tygodniach pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla niego. Miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie. Koniec jego nastąpi wśród powodzi, i do końca wojny potrwają zamierzone spustoszenia. 27. Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień. A około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie. 1. W trzecim roku panowania króla perskiego, Cyrusa, Danielowi, któremu nadano imię Belteszassar, zostało objawione słowo, słowo niezawodne, wielka wojna. On przeniknął słowo i zrozumiał widzenie. 2. W tamtych czasach spędziłem ja, Daniel, całe 3 tygodnie w smutku. 3. Nie jadłem wybornych potraw, nie brałem do ust ani mięsa, ani wina, nie namaszczałem się też aż do końca 3 tygodni. 4. Dnia 24 pierwszego miesiąca, gdy znajdowałem się nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest nad Tygrysem. 5. Podniosłem oczy i patrzałem. Oto stał pewien człowiek ubrany w lniane szaty, a jego biodra były przepasane czystym złotem. 6. A ciało zaś jego było podobne do tarsiszu,
Jego oblicze do blasku błyskawicy, oczy jego były jak pochodnie ogniste, jego ramiona i nogi jak błysk polerowanej miedzi, a jego głos jak głos tłumu. 7. Ja, Daniel, oglądałem tylko sam widzenie, a ludzie, którzy byli ze mną, nie oglądali widzenia, ogarnęło ich jednak wielkie przerażenie, tak że uciekli, by się ukryć. 8. Tylko ja sam pozostałem, by oglądać to wielkie widzenie, lecz nie miałem siły, zmieniłem się na twarzy, opuściła mnie moc. 9. Wtedy usłyszałem dźwięk jego słów, i na dźwięk jego słów padłem oszołomiony twarzą ku ziemi. 10. Ale oto dotknęła mnie ręka i wprawiła w drżenie moje kolana i dłonie moich rąk. 11. I rzekł do mnie, Danielu, mężu umiłowany. Uważaj na słowa, które mówię, i wstań, ponieważ teraz wysłano mnie do ciebie. Gdy on mówił do mnie te słowa, drżąc powstałem. 12. Powiedział więc do mnie, nie bój się, Danielu. Od pierwszego bowiem dnia, kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i upokorzyć przed Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, ja zaś przybyłem z powodu twoich słów. 13. Lecz książę Królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez 21 dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów. 14. Przyszedłem, by udzielić ci zrozumienia tego, co spotka twój naród przy końcu dni, bo to widzenie odnosi się do tych dni. 15. Gdy on jeszcze mówił do mnie te słowa, padłem twarzą ku ziemi i oniemiałem. 16. A oto jakby postać ludzka dotknęła moich warg. Otworzyłem więc usta i mówiłem do tego, który stał przede mną, Panie mój, od tego widzenia ogarnęły mnie boleści i opadłem z sił. 17. Jakże więc może taki sługa mojego Pana mówić tu z Panem moim, skoro nie ma teraz siły i oddech we mnie ustaje? 18. Powtórnie dotknął mnie ten, który podobny był do człowieka, umacniając mnie. 19. Potem powiedział, nie lękaj się, mężu umiłowany. Pokój tobie. Bądź pełen mocy. Gdy on jeszcze rozmawiał ze mną, nabrałem sił, mówiąc, niech mój Pan mówi, bo mnie wzmocniłeś. 1. Który stoi począwszy od pierwszego roku panowania Dariusza Meda jako wzmocnienie dla mnie i obrona. 2. Teraz oznajmię tobie prawdę. Powstanie jeszcze trzech królów w Persji, a czwarty zdobędzie większe bogactwa niż wszyscy, a gdy stanie się potężny z powodu swego bogactwa, podarwie wszystkich przeciw królestwu Jebanu. 3. Wtedy wystąpi potężny król i będzie panował nad wielkim królestwem, postępując według swego upodobania. 4. Gdy tylko on wystąpi, jego państwo upadnie i zostanie podzielone na cztery wiatry nieba, jednak nie między jego potomków. Nie będą nim rządzić. Tak jak on rządził, ponieważ jego królestwo zostanie zniszczone i przypadnie w udziale nie im, lecz innym. 5. A król z południa wzrośnie w potęgę, lecz jeden z jego książąt przewyższy go siłą i zapanuje nad państwem większym niż jego własne. 6. Po kilku latach połączą się oni, i córka króla południa przybędzie do króla północy, by zaprowadzić zgodę. Lecz moc jego ramienia nie będzie trwała, a jego potomstwo nie utrzyma się. Zostaną wydani, ona, ci, którzy ją popierają, jej dziecko i ten, co się nim opiekuje. W owych czasach 7. Powstanie na jego miejsce odrośl z jej korzenia i wyruszy przeciw wojsku, wkroczy do twierdzy króla północy, będzie rządził nimi i wzrośnie w potęgę. 8. Zabierze także do Egiptu ich bogów wraz z ich podobiznami, wraz z ich drogocennymi przedmiotami oraz srebro i złoto. Następnie odstąpi od króla północy.